Hańczka! 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 Aj, ty! Ty! Ania jest bardzo pogodną dziewczynką, uśmiecha się za każdym razem, kiedy robimy coś ciekawego. Malujemy, tak? Ćwiczymy rączki. Ania lubi bardzo muzykę dla dzieci, lubi grać na instrumentach. Ja dobrze trafiłam? Tak. Dzień dobry. Marysia, masz na imię? No ślicznie. To jest Ania. Tak. A musiałeś się właściwie przede wszystkimi przywitać. Cześć. Cześć, jak masz na imię? Radek. Radek, ej, ale ty fajnie jesteś. Myśmy się już widziały z Marysią. Cześć, jak masz na imię? Małgosia. Małgosia, jak ślicznie. Ej. Ej, Ania. Podaj łapkę. Cześć, Anusia. Cześć. Dobrze, dobrze, ja sobie tutaj. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Anusia. Cześć. Ja słyszałam, że wy pięknie śpiewacie. Znacie jakieś piosenki? Tak. A zaśpiewacie mi coś? Tak. No to już. Ale co zaśpiewacie? Ding dong. Ding dong? No to już, śpiewamy ding dong. Ding dong, spać już śnieg. Pierwsza gwiazdka z nami jest. Jest ktoś taki, ktoś kto chce właśnie dziś odwiedzić mnie. Kobiety wciąż marzą o bukietach kwiatów, od dawna znaczy prawdę świat. Więc jeśli chcesz dreszcz wzbudzić, ofiary kwiaty, bo gdy zalet brak, to tylko tak szansę sobie dasz. Składku róż, wyznanie złóż i uwierz, że zdarzy się cud. Dlaczego pomagamy? Dlaczego warto pomagać? No bo warto, bo trzeba to robić, bo jest tyle osób, którym trzeba pomóc i wyciągnąć dłoń. Ja troszeczkę mam to tak jakoś w genach, bo sama się wychowałam w rodzinie niepełnosprawnych, więc u mnie to się jakoś tak dzieje zupełnie... Jest to oczywiste po prostu, tak? Tak, to się w ogóle nad tym człowiek nie zastanawia, czy musi, czy nie musi, czy trzeba, czy nie trzeba. Po prostu wstaje i jak żołnierz idzie, żeby pomagać. Więc to nie jest jakiś... Ja się, szczerze mówiąc, nigdy nad tym... Zawsze jak ktoś mi zadaje takie pytanie, to ja nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo to jest u mnie odruch bezwarunkowy i trochę nie myślę o tym.